Czwartek, drugi tydzień Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Jeremiasza mamy bardzo mocne ostrzeżenie, żebyśmy nie ufali ludziom. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Człowiek, który ufa totalnie drugiemu człowiekowi, jest porównany do krzewu, i to jeszcze na stepie, który nie przyniesie owoców. Inaczej człowiek, który ufa Panu Bogu, ten przynosi owoce obfite. Dlaczego tak nie ufa ludziom Pan Bóg? Dlaczego mówi przez Jeremiasza, że po prostu źle może skończyć się z człowiekiem, który totalnie ufa w ludziom, a od Pana Boga odwraca swe serce? Dlatego, że tak jest życie. Że jeśli całkowicie będziemy polegać na ludziach, to może się okazać, że się bardzo, bardzo kiedyś zawiedziemy. Zawiedziemy się na rodzicach, zawiedziemy się na dzieciach, na mężu, żonie, na najlepszym przyjacielu. Że nie ma człowieka, który by nie mógł drugiego zdradzić. Nie ma. Owszem, czasem mamy lepsze doświadczenia, czasem gorsze. Ale jeśli całkowicie oprzemy się na ludziach, może się okazać pewnego dnia, że będziemy bardzo, bardzo rozżaleni, sfrustrowani, z pretensjami do wszystkich. Bo różnie może być w naszym życiu, różnie możemy być w jakichś tarapatach, chorobach czy po prostu opuszczeniach. Natomiast ktoś, kto absolutnie jest godny zaufania, oparcia, to jest Pan Bóg. I tekst nie mówi o tym, czy Pan Bóg nie mówi o tym, żebyście w ogóle nie ufali ludziom, tylko chodzi o to, że nieraz ludzie całkowicie opierają się na ludziach, od Pana Boga odwracają swe serce. Myślą, że jak się zajmę tylko dziećmi, jak się zajmę przyjaciółmi, jak się zajmę relacjami ludzkimi, to mi wystarczy. Nie da się tak. Nie da się tak, bo przyjdzie taki dzień, że będziemy naprawdę płakać z tego powodu, że nam kogoś zabrakło, albo że ktoś po prostu zrobił nam jakąś krzywdę. Ufać ludziom tak, ale ciągle mieć taką świadomość, że to są ludzie. Człowiek to jest człowiek. Człowiek może zawieść, człowiek może zdradzić, człowiek może po prostu nie pomóc, człowiek może zostawić. Tacy jesteśmy jako ludzie. Tylko Bóg jest stuprocentową nadzieją i podporą. Psalm pierwszy pokazuje, że są też ludzie, z którymi nie warto w życiu iść razem. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Oczywiście, że każdy jest dzieckiem Pan Bożym. Oczywiście, że każdy jest wartością w oczach Pana Boga. Ale są tacy ludzie, którzy idą taką drogą, że lepiej tą drogą nie iść. Jeśli idą drogą prosto do przepaści, jeśli idą drogą, która zaginie, jeśli idą drogą, która nie przynosi owoców, to po co z nimi trzymać? Po co z nimi trzymać? Jest jakieś takie fałszywe przekonanie na świecie, że możemy wszyscy się pojednać, możemy wszyscy się pogodzić i możemy wszyscy w życiu iść tą samą wspólną drogą. Nie możemy. Nie możemy. Bo jak ktoś chce iść do Gdańska, a ktoś inny do Zakopanego, to nie pójdzie tą samą drogą. No nie da się, nie? Jak ktoś chce robić krzywdę i być złym człowiekiem, a to nie pójdzie po tej samej drodze z człowiekiem, który będzie chciał robić dobro i drugiemu człowiekowi pomagać. Nie jest absolutnie możliwe zjednoczenie z ludźmi i nie jest możliwe dogadanie się ze wszystkimi ludźmi, ani nie jest możliwy jakiś dialog ze wszystkimi ludźmi, jeżeli po prostu mamy całkowicie inne cele. Nie powinniśmy się tego wstydzić ani wypierać, że o, ja to jestem kiepski, bo się z kimś nie dogaduję, albo ja nie jestem dobrym chrześcijaninem, bo są ludzie, którzy są mi nie po drodze. Tak, będą nie po drodze, bo jeśli to nie jest droga Pana Boga, to oni nie będą po drodze. Tak jest życie i tylko dojrzałość polega na tym, że mamy świadomość, że nie da się z wszystkimi dogadać, jeśli wszyscy nie będą, chyba żeby wszyscy chcieli iść tą samą drogą w stronę Pana Boga. Ewangelia opowiada przypowieść o Łazarzu i bogaczu. O człowieku, który był bogatym, który ubierał się świetnie i w dzień ucztował wystawnie, czy świetnie się bawił, jak mieliśmy w poprzednim tłumaczeniu. I że to nie jest tak, że ten człowiek nie miał prawa do tego, żeby się bawić. To nie jest tak, że nie mógł się ubierać w bisior i purpurę. To nie jest tak, że Pan Bóg zabrania uczt. Problemem tego człowieka jest co? Że u bram jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. U bram jego pałacu. On potem cierpi po śmierci nie za to, że nie pomógł wszystkim biedakom na ulicy, nie za to, że nie wspomógł ludziom za granicą, ale za to, że nie pomógł temu, który był jego bliźnim, który leżał u bram jego pałacu. Żebyśmy to mieli świadomość, żeby pomagać ludziom, którzy naprawdę spotykamy na naszej drodze, którzy są w naszych rodzinach, którzy są w naszym sąsiedztwie, którzy są wśród naszych przyjaciół w pracy, którzy są w takiej sytuacji, żeśmy się o tym dowiedzieli, żeby traktować to jako po prostu wezwanie, jako zadanie, jako coś, co mi Bóg postawił.
Ja mogę spokojnie jeść kolację i obiad, chociaż wiem, że dzieci umierają głodne po prostu w Afryce, ale no nie powinienem jeść spokojnie, jeśli obok w mieszkaniu sąsiad umiera z głodu. To byłoby absolutnie niedopuszczalne. Miejmy szeroko oczy otwarte, żeby przynajmniej zobaczyć tych w potrzebie, którzy są nam bliscy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.